Już w najbliższy piątek nowe wydanie serwisu Krośnieńskiej Telewizji, a w nim m.in. gmina stara się pozyskać kolejne fundusze unijne na nowe inwestycje. Sprawdziliśmy również, jak o bezpieczeństwo swoje oraz innych użytkowników dróg dbają motocykliści. Za nami święto wszystkich miłośników wirtualnej rozgrywki w ramach projektu Podziel się kulturą. Oj, działo się i to dużo. Strzelaniny czy piłka nożna to tylko niektóre przykłady. Do zobaczenia 14 października przed telewizorami oraz na kanale YouTube.